Cześć, siemanko, witajcie. Ja jestem Giant Games. I witam was w pierwszym odcinku nowej serii Polska Wieś. Jak już możecie zauważyć, o kurczę, szybkie bieganie. Jak już możecie zauważyć, jestem, no jak po gospodarstwie, zaczynam nową serię Polska Wieś. Nie miało być żadnej nowej serii, ale to będzie taka seria, którą będzie przestoju, gdy nie będzie na moim kanale od zera. I na live'ach będziemy na niej grali, więc zapraszam wszystkich. A więc tak, na samym początku strzelcie, bo jak będzie 20 łapek pod tym filmem, to już nagrywam kolejny odcineczek. A już niedużo nam brakuje też do 1000 subskrypcji. Przypominam, zostawcie, bo już brakuje chyba około 36 albo 5, więc nie za dużo. I oglądajcie do końca odcinki, wtedy będziecie na bieżąco. I co, jesteśmy na mapie Wola Brudnowska. Ostrzegam od razu wszystkie pytania, czy mapa jest wydana, gdzie mapa jest i tak dalej. Mapa nie jest wydana, ja ją dostałem i zrobiłem, przerobiłem sobie jeszcze delikatnie. Więc na razie mapa nie jest wydana, może kiedyś będzie wydana. To od razu uprzedzając to pytanie. I tak, nasza gospodarka wygląda tak, w takim stylu, już wam tutaj pokazuję. O, tak pięknie. Zaraz przedstawię wam maszynki, tylko wam ogólnie tu pokażę. Dobra, na razie przedstawię te maszyny i wtedy pokażę wam całą gospodarkę. Jak już możecie zobaczyć header, to już pewnie kto jest rolnikiem, kto gra, wiecie od jakiego to jest kombajnu, oczywiście od Bizona. Tutaj mamy piękną oborę, naprawdę ona jest piękna, ale nic nie ma jeszcze w środku. Naszym głównym ciągnikiem to nie jest, zaczynamy jeszcze od takich małych, tylko od już Ursusa 914, to jest nasz największy ciągniczek i wraz piękny do niego gruberek. 60, Ursusy 360, pług 3 skibówka, też będzie oporowo orane. I to nawet, nie, dzisiaj nie. Tutaj mamy pierwszą przyczepkę, tutaj nie mogłem tego naprawić, muszę jeszcze się pogrzebać, ale to będzie naprawione. Pierwsza przyczepka, rozsiewacz, prasa. Dalej. Bo mi się zablokowałem. Tu wam pokażę od razu, co mamy w tych garażach. Tutaj mamy pięknie naszego Bizona za 0,56. I siewnik 3-metrowy Amazona. I w tym garażu, no i tutaj stoją też również ciągniki. To możemy zamknąć, bo dzisiaj Bizon nam nie będzie potrzebny. Mamy tutaj dość. Co ja tu nie mogę? O, mamy tutaj do 60 piękną talerzóweczkę. Później kultywatorek również do 60, pług, czwórka, obrotówka do Ursusika. Na większe pola piękny płotek z Giantsów. I tutaj mamy większą halę na zboże, będziemy składać, bo na razie silosów nie mamy. Więc na razie nie jest potrzebne, bo nie gram jeszcze na... Raczej będę grał na wzroście sezonowym, ale na razie pierwszy odcinek jest bez. Przemyślę, napiszcie w komentarzach i tak dalej. No i co? I tutaj jest druga przyczepka do Ursusika większego. To jest autosanka D83 chyba. No i wały oczywiście. I tu mamy jeszcze przetrząsarkę. Takie różne inne rzeczy typu zgrabiarki i takie różne będziemy kupować. W czasie mamy 52 tysiące na naszym koncie. Więc no nie jest to mało, ale od takiego salda zaczniemy. Z pól, które mam, to jest to pole. Mamy jeszcze również to pole i to pole. Jeszcze są tutaj dwa. Wejdę od razu wam pokazać. To jest to. Tak, to. Tu od razu trzeba będzie wałować na którymś odcinku. I jeszcze pole. To. Nie, nie to. Przepraszam, to. To też jest również nasze. I jeszcze dwa pola mamy. Dwa albo trzy, no trzy jeszcze w tam w prawym dolnym rogu mapy to jest chyba. To jest pole to. I dwa pola mamy, jak tu sobie pojedziemy tą dróżką i skręcimy, to pierwsze pole jest to. I drugie to. Na tym polu dzisiaj sobie przyjedziemy i potalerzujemy. A na polu numer, a na tym polu tutaj koło domku po kultywatorze również sobie przyjedziemy i po kultywatorem zrobimy. Źle powiedziałem, nie talerzujemy, tylko pogruberujemy. Więc na początku wsiadamy do Ursusika, później sobie pobawimy się 60. I co, odpalamy. Ja tylko sobie dźwięki ściszę, bo już słyszę, że mam je za głośno. O. Okej. Okay. Odpalamy sobie pięknie. Tutaj jest skrzynia manualna w 60. A, muszę jechać tak, bo
dźwięki w naszym Ursusie w środku są troszeczkę zepsute, więc muszę sobie to naprawić, jeżeli będę ogarnął, jak to się robi. Pięknie sobie tu wyjedźmy, kogucika zapalmy. I chciałbym jeszcze sobie pobawię z tutaj, żeby samochody dodać na tą drogę, bo będzie fajny klimacik. Jak sobie tutaj damy samochodzik, tutaj pięknie skręcamy i lecimy na to pole. Myślę, że szybko nam to zajmie. Odcinki będą po prostu ich tyle, ile zaplanuję, tyle chcę zrobić, więc odcinki będą różne. Będzie odcinek 20-minutowy, będzie 15, będzie 30. Różne pytania były na temat The Huntera. The Huntera już mam, więc już niedługo się pojawi jakiś odcineczek z chłopakami. Na pewno na live'ach wtedy też The Huntera grał, bo naprawdę ta gra mi się bardzo spodobała. Fajnie wygląda, fajnie się tam poluje i różne takie rzeczy. Więc no na pewno Kamilos mnie też dużo uczy, bo on już ogarnięty, tak jak Matiego uczył, to mnie też również uczy. Co? I ruszamy i ogień. Dobra, i się rozpędzamy i na czwórce L, jak ja sobie wcześniej jeździłem. Włączę z tego GPS-a, bo wygodnie jest. Może ten ciągnik naprawdę nie ma GPS-a, ale ja sobie będę używał po prostu wygodniej. Jak już jest, to go używamy. Widzicie, teraz słyszycie ciągnik bardzo cicho, teraz trochę głośniej, więc to już jest coś z dźwiękami, on ma nie halo, więc musiałbym się pobawić albo po prostu go wymienić na jakiegoś innego. To jest do ogarnięcia. O, tutaj trochę pole skosa idzie, ale to się zaraz naprawi. To sobie teraz cofniemy, weźmiemy ten kawałek mały. Naprawdę animacje są fajne. Naprawdę fajna jest animacja tego kultywatora, jak się podnosi i opuszcza. Te sprężyny tak podnoszą i opuszczają. Możecie sami zauważyć teraz. O, jak one się tu wygięły, te szare. Fajnie to wyglądało. Tutaj sobie tak wjedziemy w dół. Pięknie. Jest 3 metry? Jest 3 metry, to dobrze. On ma 3 metry, nie chciałem też, tak jak mówiłem na początku, zaczynać od mniejszych maszyn, bo po prostu wolałem zacząć od takiego większego po prostu sika, a trochę dłużej na nich pograć. Aż się troszeczkę tutaj rozwinę. Bo myślę, że fajnie wam się spodoba taka seria. Naprawdę wyjdzie fajnie. A jeżeli będę widział, że dużo oglądacie tą serię i tak dalej, to pogadam z właścicielem tej mapy, czy będę mógł ją wydać. Więc oglądajcie i napiszcie teraz hashtag talerzowanie, a wam przypnę serduszko w komentarzu i pamiętajcie, piszcie hashtag swoją wiadomość i będziecie mieli serduszko w komentarzach. No mapka wygląda naprawdę fajnie, jak ja czekałem na tą mapkę w 19, jak ja ją bardzo... Oj, do przodu jedź. Jak ja ją bardzo lubiłem w 19, tak ją w 22 też mi się bardzo podoba. Niektóre tam błędy jakieś ma, co muszę na przykład ze skupów trochę więcej dodać, bo jest chyba tylko dwa. Bo i jeszcze dwa są w złych miejscach, są teleporty i tak dalej, bo to się źle ustawiło. Bo to nie jest mapa w 100% jeszcze zrobiona. Też miała być tutaj jakaś seria, może będzie, może nie, zobaczymy. Czy jeżeli ta mapa bardziej ją dopracuje, to zrobimy coś może to z chłopakami. A jeżeli nie, no to ja sobie będę na nim nagrywał na pewno i może jeszcze coś się pojawi, ale to się okaże. Bo ja na pewno chciałem nagrać tę polską wieś, jak ta mapa, dostałem ją, bo spytałem się, czy ogarnia ten mój znajomy takie rzeczy. Powiedział, że ogarnia, zrobił mi to troszeczkę, przerobił, żeby to działało w 22. I teraz ja sobie pododawałem jakieś inne rzeczy, pomalowałem gdzie niegdzie trawą i po przeklikach trochę pozmieniałem rzeczy, żeby było inaczej. Więc myślę, że naprawdę fajnie wyszło. Teraz mapka już naprawdę się fajnie spisuje, tekstury są ładne, wszystko się zgrywa, nic się nie buguje. Mapka wygląda tak, o. Jak widzicie, na przykład sklep nie jest w swoim miejscu, bo jest źle ustawiony teleport. Więc na pewno to muszę zmienić. I ten odcinek planuję wam wydać w niedzielę. Dzisiaj mamy sobotkę. Dzisiaj prawdopodobnie był live, bo tak się postaram, żeby był. I na pewno na tej mapce będziemy grali. I tutaj coś robili, a później pójdziemy na budowanie mapy, bo na mapie dużo się zmieniało.
teraz trochę ją odpuściłem, bo też mówię, trochę muszę pograć w coś w końcu. To tak to się dzieje ciągle na tej mapie, porobiłem trochę rzeczy na niej. Więc mam nadzieję, że wam się będzie podobała, czasem jak ją wydam. A my sobie tu już zaraz kończymy to pole i wsiadamy w naszą 60-kę. Zobaczymy w ogóle jak 60-ka nie zrobiła, bo testowałem ją tylko z pługiem, czy będzie sobie dawała radę. Idzie jak szatan. Więc naprawdę fajnie na takich właśnie mniejszych polach jak tu albo coś. Będziemy na pewno sobie z 60-ką robić, nie tylko Ursusem. Bo chciałem dobrać tak maszyny, że 60-ka coś robiła, Ursus zrobił. Teraz wyszła Isar. Oj, sorry ludzie. Przepraszam, trochę się zakrztusiłem. Wracając, wyszła teraz Isaria Siewnik, który też często lubiłem, 19. Więc sprawdzę go, jeżeli będzie fajnie, to go zamienię za tą Amazonkę. Bo ta Amazonka w sumie trochę tu nie pasuje, ale to był najmniejszy siewnik, jaki znalazłem. No i co? Tu nam został ostatni przejazd, więc oddajemy znowu czwóreczkę, rozpędzamy się, żeby nie zahaczyć. Trochę nie wiem co, delikatnie jestem minimalnie przeziębiony, więc jakby inaczej było mnie słychać, to przepraszam. Ale choroba niestety jakoś tam mnie delikatna bierze, już się kończy. Więc teraz nagrywaliśmy dla was od zera się pojawi... jak to się pojawi w niedzielę? W poniedziałek, tak? Bo w sobotę no do Kamilosa. Więc w poniedziałek będzie u mnie. Naprawdę wyszło fajnie, więc możecie sobie zobaczyć, co żeśmy tam robili i tak dalej. Was zapraszam już w poniedziałek na godzinkę 17, bo o tej godzinie są moje filmy zawsze. Bo wtedy też patrzyłem po statystykach, że najczęściej oglądają moi widzowie YouTube'a. Dobra. Tu sobie wyjeżdżamy, wracamy na gospodarstwo. I ogień na tej polnej. Dziwnie się dźwięki trochę psują w tym Ursusie w środku. I tak jak mówię, próbuję coś zrobić z tym, ale czy mi to wyjdzie, to nie wiem. O kurna, to na pewno trzeba naprawić albo tak nie wjeżdżać. Bo tak nie powinno być. Dobra, my sobie tutaj staniemy tak jak staliśmy, tylko że przodem. Łe, bo nie wyhamuje. Dobrze. Opuścimy. Gasimy i zasiadamy do naszej... Ach, ten głosik. Do naszej 60-ki. I lecimy sobie po kultywatorek. Bo troszeczkę polskimi maszynkami też trzeba, ale ona się prezentuje. Nie no, 22 to wygląda cudnie. Bek, teraz już 19 praktycznie w ogóle nie gram. Dobra. O, piękny. Powiem wam, podobny mam w realu. Ale tylko mam z tyłu nie dwa wały, tylko cztery. Po prostu dwa rzędy wałów. I troszeczkę szerszy trochę i więcej tych dziabek. Dobra. Dojeżdżamy, pyk, opuszczamy. Ole animacja. Czekaj, o. A światełko realne, naprawdę tak. Ani nie mocne, ani nie jakoś mega słabe, ale zobaczcie na tą animację. Dobra, tutaj już sobie bez GPS-a pojeżdżę, bo w Ursusie to mógłby jeszcze zamontować, ale w 60 to rzadko kto montuje. Patrzcie na tą animację. Troszeczkę może za mocna jest. Ale myślę, że jest ok w miarę. Trochę ze środeczka, bo w 60 są normalnie dźwięki. A, dałem mu. Mocno. Dajemy mu miodu. Piękna robotka takim sprzętem idzie. Powiem wam, jakie są takie polskie maszyny, to naprawdę chce się aż grać. No naprawdę, teraz jeszcze zobaczymy, jakie będą następne koszty. Co ten... Na tej serii też planuję zrobić taką tabelkę po lewej stronie, żeby wam się będzie wyświetlało, jakie koszty, co planuję kupić, ile mam pieniędzy i takie różne rzeczy. Więc na pewno się takie coś pojawi, tylko nie wiem, w którym odcinku, bo jeszcze nie wiem, kiedy to ogarnę. Ale nie, fajnie się robi, naprawdę. Tu sobie zrobimy tak delikatnie ze skosa. Trzymają ją te ziemi, bo nie da się... Myślałem, że to samo odjedzie, a tu wie, na kamerze była rynna. Mamy 15 minut odcinka, więc pewnie z 25 minut będzie, zanim my to zrobimy. A światło jak wyglądają z przodu w ogóle? O, naprawdę fajnie.
Bo ja ogólnie, widzicie, takich ciemnych miejsc nie lubię. W tym farmingu. Nieładnie dla mnie to wygląda. Kolorki też na tej mapie są fajne. Shadery u mnie z oświetleniem robią robotę. Ogólnie u nas wszystkie chyba mamy nawet bardzo podobne do siebie. Bo z tego co zauważyłem, w sensie mamy inne ustawienia niektórych rzeczy, ale mamy bardzo podobne. Więc wygląda to praktycznie identycznie. Ale nie, 60 jest fajna. Naprawdę spoko wygląda. Jeszcze muszę zobaczyć, jak jej zrobić otwierane drzwi i tak dalej, bo ona, jak widzicie, nic nie ma. Bo jeszcze ani Simplicy nie wyszło, ani nie ma na myszkę, ani nic. Więc muszę to coś pokminić i wymyślić. Wiem, że Kamilos kiedyś dodał Simplicy, więc może wie jak to się robi. Jak to się robi i przekonwertowałbym sobie Simplicy. Bo to akurat z takimi rzeczami to mam dużego problemu nie ma. Dobra, tutaj poprzecznik na dwa razy. No, to pole nie jest też jakieś mega duże. Więc z orką tu trochę szło, bo testowałem pługi. Może przez to szło dłużej. Bo tutaj były testowane pługi. Była testowana 60 z trójką. Była testowana czwórka. Na początku była ta trójka. Na początku czwórka z nią po prostu jeździła. Ten Ursus 914. Jadę na niego, mówię sobie czwórka. Było mi wygodniej. Ale później stwierdziłem, mówię, kurde, w realu 60 pociągnie trójkę, a on jest 30 koni mocniejszy, to może tą czwórkę pociągnie. No i jak znalazłem tego Pottingera, to mówię, ma takie fajne animacje, takie same jak ta trójka, bo te pługi naprawdę fajne animacje mają. Więc stwierdziłem, no dobra, muszę wziąć, żeby było, i znalazłem też jakiegoś kuna. Tylko ten kun był po prostu... Było tyle samo mocy, taka sama szerokość, to aż Ursus zjechał z nim 1 na godzinę. Więc Pottinger został i tak na razie zostanie na dłuższy czas. Najprędzej to będę wymieniał, no to myślę, że ten kultywatorek na trochę szerszy. Albo go zostawię do 60 właśnie do takich pól, a dokupimy coś do czwórki. Jeszcze nie wiem, jak ta leżówka w ogóle idzie. Jeszcze jak możecie, napiszcie na konsoli tutaj. Oj, nie zwracajcie uwagi na te błędy, bo wszystko działa, a coś błędywała, więc nieważne. Dlatego ta mapa też nie jest wydana, bo pełno rzeczy ma związanych z jakimiś tam błędami niby vlogu. Napiszcie mi właśnie, jak w tej konsoli, jak ktoś wie, jak się na przykład zasiedzieć na jakimś danym polu uprawę. Po prostu, że na tym polu bym chciał pszenicę. Albo coś, że chcę przygotowywać pod inne rzeczy, albo pod let's play'e, albo coś w tym stylu. Bo wiele osób pisało GSL Field Fruit, czy jakoś tak, ale taka komenda nie ma takiej. I właśnie ja nie wiem, czy to tylko w 19 było, ale widziałem, że ktoś właśnie wpisywał 22, tylko nie zauważyłem, jaka to była komenda u niego. Nie pamiętam właśnie. Więc jak ktoś wie jaka, to niech mi napisze, albo się odezwie na Discordzie, to się pogadam z nim, żeby mi to wytłumaczył, że może trzeba coś przełączyć w plikach, żeby to wyświetlało się, albo coś w tym stylu. Nie wiem, napiszcie. To na pewno będę czytał wszystkie komentarze. No i co, to są nam ostatni przejazd, bo to robotka idzie naprawdę szybko. Cofniemy sobie. O, i tutaj ostatni przejazd nam został. I ogień na to. Gospa myślę, że mi wyszła naprawdę fajna, bo wygląda cudnie, mi się bynajmniej bardzo podoba. Napiszcie tam w komentarzu, jak się podoba. Do tej serii też zrobię jakieś intro, myślę, tylko nie wiem jeszcze jakie, ale to myślę, że z czasem zrobimy. Na razie tą serię prowadzę to sam. Co jakiś czas, na przykład któregoś człowieka będę potrzebował do jakiejś akcji, to tam będziemy brali albo coś. No, idzie takie dopracowanie, jak tutaj droga troszeczkę nie wyszła, albo coś. To są właśnie takie różne rzeczy. Dobra, to ja sobie tutaj pięknie staniemy tak. Ale piękny głośnik, naprawdę. Jeszcze może szóstce bym zmienił trochę dźwięki. Szóstce, czwórce. No i co, ja wam dziękuję za obejrzenie takiego odcinka. Takim akcentem wam dziękuję, że obejrzeliście. Myślę, że cały... I co, zostawcie łapkę, jeżeli już zostawiliście, to wam dziękuję, a jeżeli nie, no to strzel łapkę, strzel subika, zapraszam do chłopaków, do Piotka, bo już mu niedużo brakuje do 200. Ktoś tam chciałby nagrać, ale jeszcze nie wie dokładnie kiedy. No i co, myślę, że taka seria wam się spodoba. Do następnego odcinka zostawcie 20 łapek, a już następny odcinek się pojawi. Jeszcze w tym, jeszcze
No, w tym tygodniu to na pewno będą jeszcze dwa może. No i co? Cześć!